Cześć, witam ponownie w serii genetycznej. Opowiedziałam Wam już o umaszczeniach, w jakich występują koty rasy ragdoll, o rodzajach pointa, poziomach bieli i ragdolach pręgowanych. Link do playlisty z tymi filmami znajdziecie w górze ekranu i pod filmem. Teraz powracam do Was z serią poświęconą poszczególnym kolorom rasy ragdoll. Opowiem Wam o genetyce, jaka za nimi stoi, oraz o tym, jak ich wygląd opisują standardy wszystkich federacji zrzeszonych pod sztandarem WCC. Zaczniemy od genetyki. Ragdoll, w kolorze jaki znamy pod nazwą Seal, jest genetycznie kotem czarnym. To geny odpowiedzialne za pojawienie się któregoś z trzech rodzajów pointa. Syjamskiego, CSCS, burmskiego, CBCB lub tonkijskiego, CSCB, sprawiają, że kolor czarny miejscami rozjaśnia się i nabiera ciepłej barwy, którą znamy pod nazwą Seal. To, że ragdole Seal są tak naprawdę czarne, widać więc wyraźnie na kotach o umaszczeniu Solid Self, czyli takich, w których wyglądzie nie ujawnił się żaden z rodzajów pointa. Jak w rzeczywistości wygląda ragdoll w kolorze Seal w aż 37 wariantach, możecie zobaczyć na zdjęciach zebranych w filmie, do którego link znajdziecie w górze ekranu i pod filmem. Za kolor sierści u ragdoli i innych kotów odpowiadają trzy lokusy, czyli mówiąc bardzo prostym językiem, pojemniki na gen. Są to pojemniki B, D i O. Geny odpowiedzialne za odmianę czarnego barwnika wpadają do pierwszego z tych lokusów, czyli do pojemnika na geny oznaczane literą B. Należą do nich duże B, małe B i małe BL. Geny małe B i małe BL modyfikują kolor barwnika, zmieniając barwę sierści na odpowiednio czekoladową i cynamonową. Są to jednak geny recesywne w stosunku do dużego B. Gen duże B dominuje nad wszystkimi innymi genami B. Dlatego wystarczy, że kot odziedziczy tylko jeden taki gen po którymkolwiek z rodziców, żeby kolor jego sierści był czarny. Włos ragdolla Seal widziany pod mikroskopem wygląda tak. Kolor czarny uzyskany za pomocą pojemnika na geny B może jednak zostać zmodyfikowany przez geny znajdujące się w pojemniku D. Warunkują one gęstość barwnika we włosie. Gen duże D warunkuje normalne zagęszczenie barwnika. Natomiast małe D powoduje zmniejszenie gęstości barwnika we włosie, a w konsekwencji rozjaśnienie koloru czarnego do koloru, który nazywamy niebieskim. Jest to jednak gen recesywny, więc dzieje się to tylko wtedy, kiedy kot otrzyma dwa takie geny od rodziców. Jeśli kot po którymkolwiek z rodziców odziedziczy chociaż jeden gen dominujący, duże D, to kot pozostanie czarny. Do trzeciego pojemnika wpadają geny O, odpowiedzialne za pojawianie się żółtego pigmentu, zmieniającego barwę sierści do koloru, który nazywamy rudym. Duże O to gen odpowiadający za pojawienie się żółtego pigmentu. Małe O to gen recesywny, odpowiedzialny za brak takiego pigmentu we włosie. Jeśli kot odziedziczy dwa duże O, kolor rudy w całości przykrywa kolor uzyskany za pomocą pozostałych lokusów. Jeśli kot odziedziczy jedno duże O, kolor rudy przykrywa kolor bazowy na niektórych fragmentach ciała, tworząc mozaikę zwaną umaszczeniem szylkretowym. Kota w kolorze czarnym, czy też w przypadku ragdoli kota w kolorze Seal, możemy uzyskać zatem za pomocą następujących kompozycji genów. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie, jak obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia danych zestawień, na górze i na dole wrzucę link do instrukcji obsługi krzyżówek genetycznych. Pod filmem znajdziecie też link do prognozera kolorów i umaszczeń, za którego stworzenie serdecznie dziękuję Joli Lisieckiej. Kolor Seal u ragdoli jest uznawany we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że ciało ragdola w kolorze Seal jest kremowe. Może pojawić się na nim cieniowanie w kolorze wpadającym w blady płowy lub odpowiadające kolorowi znaczeń. Kolory znaczeń mają głęboką barwę Seal. Lusterko nosa ma taki sam kolor jak znaczenia. Opuszki łap są sealowo-brązowe u pointów, bez bieli, różowe u mitedów. U bikolorów preferowane są różowe, ale dopuszczalne są też różnokolorowe. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor sierści jest kremowy, a jeśli pojawia się cieniowanie, to wpadające w blady, ciepły, płowy kolor na plecach. Kolor znaczeń to wyraźnie zdefiniowany, głęboki brąz w odcieniu Seal, którego ton jest raczej ciepły niż zimny. Kolor oczu to czysty, głęboki, brylantowy niebieski. W standardzie CFA przeczytamy, że kolor ciała jest równy, o barwie pomiędzy bladym płowym a kremowym, o ciepłym tonie. Sierść rozjaśnia się stopniowo w kierunku brzucha i klatki piersiowej. Kolor znaczeń to głęboki, silowy brąz. Oczy są niebieskie. Lusterko nosa i opuszki łap są w kolorze znaczeń lub odpowiednie do umaszczenia. W standardzie FIFA przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie występuje. Hej, pamiętacie jeszcze zabawę z hashtagami? Jeśli tak, dzisiejszy to Seal. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor ciała powinien być beżowy, z jaśniejszym cieniowaniem na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia powinny mieć barwę głębokiego, sealowego brązu i całość znaczeń powinna mieć taki sam odcień.
W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała to równomierny, blady, płowy lub kremowy, przechodzący w jaśniejszy odcień na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia powinny mieć barwę głębokiego silowego brązu i całość znaczeń powinna mieć taki sam odcień. Lusterko nosa i opuszki łap powinny mieć kolor zbliżony do ciemnego brązu. Standard SACC dla ragdoli nie opisuje szczegółowo kolorów, podobnie jak standard TICA i standard WCF. Na temat ragdoli w kolorze SEAL zatem to już wszystko. W następnym odcinku będę opowiadała o ragdolach w kolorze blue. Do usłyszenia!